Witam serdecznie na wernisażu Dydaktyka Wasylek. Ale o tej wystawie powiem za chwilę. Najpierw chciałbym, żebyśmy uczcili chwilą ciszy stratę, jaką poniosła wczoraj kultura polska, powiem. Oto bowiem tutaj zmarł Tadeusz Wyrwa-Krzyżański, poeta, grafik. Proszę o powstanie i uczcimy jego pamięć minutą ciszy. Dziękuję. Otóż tydzień temu mieliśmy otwarcie wystawy podsumowującej 8. edycję konkursu Nowy Obraz, Nowe Spojrzenie, na której prezentowane były prace studentów i absolwentów wszystkich uczelni artystycznych w Polsce, również ze Szczecina. A dzisiaj mamy, od razu idąc za ciosem, wystawę dydaktyczną, czyli ćwiczenia, rysunki studentów Akademii Sztuki, pierwszej pracowni malarstwa i rysunków na Wydziale Sztuk Wizualnych, który pracownie prowadzi, no bardzo nam miło, etatowy pracownik naszego Biura Wystaw i Artystycznych, specjalista do spraw plastyki, Grzbieta Wasylek. Bardzo witam się do... Dydaktyka Wasylek. Długo się zastanawiałam, jak zatytułować ten przegląd ćwiczeń malarskich i rysunkowych moich studentów. A że od jakiegoś czasu pracuję, zbieram swoje myśli i formułuję je w formie, rok temu wydałam skrypt dla studentów i cały czas zastanawiam się dydaktycznie również nad tym, co decyduje, że forma artystyczna ma siłę albo jej nie ma. I w związku z tym, myśląc też o tej wystawie, pomyślałam sobie, że może nie bez przesady będzie tytuł Dydaktyka Wasylek, czyli taka dydaktyka, jaką ja uprawiam, czyli mój autorski sposób uczenia i metody, poprzez które staramy się razem z panią Natalią otwierać studentom szerzej oczy. Ci z Państwa, którzy pracują twórczo, pracują obserwując naturę, pewnie zauważają, że czasem jest tak, że patrzymy i nie widzimy obrazem i muzyką. Dziękuję bardzo. Zorganizowanie księżyc przyjechania do miasta. Teraz oddaję głos Agnieszce. Szanowni Państwo, Pani Profesor, drodzy studenci, w imieniu Pana Starosty Eligiusza Komorowskiego chciałam podziękować za przyjęcie zaproszenia do tego, abyście mogli pokazać swoje prace w gościnnych murach Galerii Biura Wystaw Artystycznych. Wszystkiego dobrego na artystycznej drodze życzę. Kobieta zapowiadała, z mini koncertem muzyki klasycznej wystąpią Małgorzata Socha klarnet i Paweł Filipowicz saksofon. Thank you.